Jest 26 września 2011 roku. 26 września to już początek półmetka kampanii wyborczej. Jest w Tłuszczu pan kandydat na senatora, były poseł, pan Zbigniew Witaszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest tak, że do Tłuszcza, jak do Mekki, przybywają różni kandydaci. Tłuszcz leży w powiecie wołomińskim. Wołomin, Nowy Dwór, Legionowo i powiat Warszawa-Zachód to jest jeden okręg wyborczy, prawda? Tak, to jest okręg numer 40. I teraz tak, pan tutaj bywał, prowadził pan swoją działalność biznesową. Proszę coś o tym opowiedzieć. No ja tutaj w Tłuszczu trochę mniej, ale jeżeli chodzi o okolice Wołomina, to tak, dlatego że prowadziłem zakłady gastronomiczne. Pracowałem w warszawskich ośrodkach wypoczynku Wisła nad Zalewem Zegrzyńskim, gdzie no, żywiłem tysiące ludzi. To był taki highlight dla Warszawy, ale z tego terenu zatrudniałem bardzo dużo ludzi. Pracując jeszcze w Warszawie w barze Oaza, ponieważ to było blisko dworca Wileńskiego, to dużo ludzi pracowało ode mnie właśnie z Wołomina, z Tłuszcza, ponieważ mieli bardzo dobry dojazd pociągiem. Szczyci się pan tym, że nigdy nikogo pan nie oszukał, że pana działalność gastronomiczna jest najlepsza na Mazowszu. Czy powie pan, patrząc wprost do kamery, że to prawda? No, troszkę może przesada. Czy najlepszy, to mogą ocenić konsumenci. Natomiast jakby nie było, to działam już nawet w tym swoim hotelu Witaszka 25 lat, nie mając żadnych przykrości z tego tytułu. Natomiast jeżeli idzie o działalność restauracyjną, no to już jest to 40 lat działalności. Także i też mam tą samą rodzinę, tą samą żonę. Mam, mieszkam w tym samym miejscu, ten sam telefon, nic nie zmieniam, nikt mnie nie ściga. Czyli że myślę, że jestem od tej strony w porządku. Zachód słońca w Tłuszczu nad torami. O, pozwolę sobie zrobić takie ujęcie. Słońce zachodzi tutaj w miejscowości, która była, jest cały czas wielkim węzłem komunikacyjnym. Te tory nieprzypadkowo właśnie układają się w taką piękną układankę. No trochę to wszystko porzewiałe, no ma to wszystko taki sznyt. Taki sznyt realnego stanu polskich kolei. Senator Witaszek, co by zmienił, co poprawił, jeżeli chodzi o polską kolej dzisiaj? No na pewno infrastruktura kłania się tutaj w dużym stopniu, dlatego właśnie te zardzewiałe, powiedzmy, nośne historie, no są w zasadzie nawet chyba z jakimś zagrożeniem. Na pewno starałbym się uczulić, co prawda trzeba by się zająć tym dogłębiej, bo jest taka ilość w tej chwili dyrekcji, że nie bardzo wiadomo, komu to podlega. I prawdopodobnie każdy się miga od tego, że to nie należy do niego i stąd są takie historie. Ale czas najwyższy się tym zająć, bo za chwilę to wszystko się przewróci. No. I dopiero będzie niedobrze. Ej, to jest chyba pociąg jadący z Białegostoku, zatrzymuje się w Tłuszczu. Jednak koleje zawsze budzą w człowieku jakiś sentyment, nie? Chęć podróżowania. No koleją się na dzień dzisiejszy w zasadzie dobrze podróżuje, bo jest wygodnie. No tak się składa jakoś, że jak ja jeżdżę kolejami, to nie są przepełnione. No stać mi na to, żebym jeździł jedynie, powiedzmy, pierwszą klasą, więc być może w drugich klasach jest troszkę gorzej. Ale w pierwszych klasach już jest trochę przyzwoicie. Natomiast ta otoczka, właśnie ta, którą tutaj widzimy, no jest troszkę jeszcze nieprzyzwoita. I ujęcie na piękną wieżę wodną. Tutaj właśnie lokomotywy napełniały się, jak wieś gminna niesie. To jest taki pełen uroku element krajobrazu. I przygląda się nam mały mieszkaniec Tłuszcza. Podejdź tutaj, chłopcze. Jak masz na imię? Damian. Danielu, słuchaj. Damian. Damian. Damian, powiedz taką rzecz. Co to jest Senat? Oj, nie wiem. A Sejm? To panowie pracują.
chcemy pracować. Właśnie, tak, chcemy. Ona mu zabroniła. Pozwoliła.